dobry wieczór. Dobry wieczór. Dzwonię w sprawie jajek. Tak. Powiem panu tak, chciałem się dowiedzieć przede wszystkim, dlaczego one są zielone. Co? Jeszcze raz? Dlaczego te jaja są zielone? No bo jest taka rasa. No właśnie, chciałem się właśnie coś więcej dowiedzieć. Na przykład dlaczego? Że one są jakieś większe, albo mniejsze, albo... Nie, to są... Niech to pan wpisze w Google, to panu powie. Ale no, niby jaja bez cholesterolu, jak to mówią. No. No i takie po prostu znoszą. Jest taka rasa kur, która znosi zielone jajka. No i to już... No na przykład można spróbować jedno na miejscu? Jak w razie, jakbym przyjechał kupić więcej? Ale jak spróbować? Pan sobie jaja robi, czy co? Nie no, po prostu jaja. Jaja to pan sprzedaje. Chodzi mi o to, czy jak przyjadę, do, na przykład, bo chciałbym kupić tam więcej sztuk, tak? Dajmy na to, nie wiem, no z 50, 60, 70, no nieważne. Żeby po prostu spróbować na miejscu jedno, żeby zobaczyć jak w smaku, o tak o. Jak pan chce, nie ma problemu, ale jajo jak jajo, różnicy nie ma. Nie, chodzi o to, że na przykład, no nie wiem, pan by mi nawet je na twardo tam zrobił, byśmy kawę wypili i spróbowałbym sobie i jakby powiedział, że jest dobre, no to bym kupił, tak? Powiem tak, a tutaj chodzi mi... A większa ilość to znaczy i jaka to jest ilość? No powiem pani szczerze, no 100 jaj nas interesuje. Mhm. 100 jaj, ale właśnie, żeby był kolor odmiany taki, jak jest, bo pani wrzuciła tu zdjęcie, nie? Tak. No, niektóre te zdjęcia są takie jakby takie ciemne, taki kolor ludzki, a drugie takie białe, takie właśnie... I właśnie chciałem wiedzieć, o co tu chodzi, dlaczego niektóre są takie, a niektóre takie. To są różne odmiany kur. A po prostu... Te jasne to są od białomiotki to są, a drugie to są, nie powiem panu teraz dokładnie, jak się nazywają te kurki. No. Jedne są takie białe właśnie, skorupki, bardzo jasne, a drugie są takie brązowe. A powiem pani tak, jakbyśmy właśnie chcieli tyle jaj kupić, to powiem pani, czy na przykład, czy można by przetestować, jakby przyjechał i na przykład jedno jajko zjeść dla smaku, a resztę już normalnie kupić, o. Jasne, ja wam mogę teraz nadać do domu dwa takie, żeby spokojnie sobie można jechać i porównać. Ale nie, żeby od razu z jednym zamachem je wziąć, tak? Tylko żeby na miejscu spróbować. Aha, jest taka możliwość, tak. Mhm. Czyli na przykład jakbyśmy się umówili na niedzielę i pani by ugotowała jajecznicę, ja bym przyjechał z żoną? No nie wiem, no albo... Teraz to mnie to nie dziwił. No najlepiej taki smak jajek poznać po jajku gotowanym na miękko. No to pani może na miękko, tam solą, po prostu ona pani ugotowała na miękko, trochę soli, tak byśmy z żoną przyjechali, spróbowali, jak dobre, no to byśmy wzięli większą ilość. Tyle, że powiem tak, to jaj na niedzielę i tak nie będę miała na chwilę obecną. Mhm. To na jaki dzień? Najwcześniej to mogłoby być wtorek, środa. To może być na środę nawet, no. Dobra, wtedy tak możemy umówić. Ale wtedy pani jajo normalnie przygotuje, tak? W sensie, no ugotuje. Tak, nie ma problemu. No to może być, to niech pani się nie denerwuje, że tamtego. Po prostu my sobie nawet swój chleb weźmiemy, tylko żeby spróbować w smaku, jak jest. Tak, oczywiście, nie ma problemu. No dobrze. To ja przekażę małżonce i w środę jeszcze byśmy do pani przedzwonili z rana i po południu byśmy najwyżej przyjechali. Dobrze, proszę tylko wiadomość. SMS-em czy pocztą? No, SMS-em. SMS-em. Dobrze. To ja napiszę pani SMS-a, że będziemy na przykład o której pani będzie w domu? Jestem cały dzień dostępna, ale najlepiej po godzinie 15. No to będziemy gdzieś około 13. Pasuje pani? 15. Najlepiej by była 15. Oprócz tak między 12 a 15 już tak pewnie są delikatnie niedostępne. No dobrze. Tylko chciałem poznać jakby, czy on jest sprawny, czy na przykład coś tam jest z nim nie tak, czy coś na przykład wie pani, czy on jest... takie rzeczy. Są dwa takie same fotele. One są no sprawne, bo wyglądają tak jak na zdjęciu, no. Mhm. Nie są uszkodzone. A zna pani na przykład jakieś tam szczegóły, czy na przykład, no nie wiem, na przykład, czy tam moc nie był oddawany na ten fotel, albo takie rzeczy? No nie było nic takiego. Nie mają żadnego brzydkiego zapachu, nic tam, nie ten. Nie śmierdzi, tak? Nie śmierdzi. A jak przyjadę na przykład, żeby odebrać z żoną, to można przetestować fotele?
No tak, oczywiście. Żeby na przykład tam sobie usiąść, pani by kawę zaparzyła i tak sobie pogadać, żeby zobaczyć po prostu jak się siedzi. Czy to, wie pani, czy to działa? Znaczy, czy tam nic nie skrzypi, o tak o bardziej. Czy jest miękko? Można sprawdzić. Machon, kurwa, tęsknię za twoimi brokcowymi No to nie liweami, wiem, co no to pani mi chwilę. powie, tak? Czy jest taka szansa, czy nie? No bo wiem, że nie każdy by się zgodził. No mówię, może pan sobie przyjść, usiąść i sprawdzić, tak? No tak, no to. No pani to w domu się ma? Tak, w domu. No. A na przykład można by na tym fotelu jakoś, że tak nazwę, na przykład nie wiem. Pogrywamy No nie, na przykład wywalić się z 50 fotela, złotych. bo to będzie Dobra, na wielka live, zjazd tak jakby na na dół. YouTube'a, nie? I tak, żeby zobaczyć, na przykład jakby z tego fotelu zrobić salto albo coś, to można takie rzeczy zrobić, czy pani szkoda bardziej tego? Jeszcze raz, bo nie słyszę pana, w sensie coś przerywa. Czy na przykład, bo to ogólnie powiem pani o co chodzi, bo ten fotel będzie na YouTube, nie? Na YouTube Gaming, po prostu na streamy na YouTube'a, żeby z niego skakać i takie robić dymy. I na przykład, czy można go przetestować u pani, nie wiem, właśnie zrobić salto z niego, gdzieś tam takie rzeczy. No nie będzie na to miejsca. Ale to gdzieś na dwór, jakbyśmy go wynieśli. Co? Gdzie? Żebyśmy go wynieśli? Na dwór, na dwór. No to proszę bardzo, to są hotele do zabrania za darmo, więc je pan A. może wziąć, po prostu może je pan je spalić, połamać, co pan chce naprawdę. A. No dobrze, a na przykład to pasowałaby pani w poniedziałek? Tak. Może być o. Nie wiem, poczekaj pani. O. No nie wiem. Dajmy na to o. No nie wiem, o 7. W sensie wieczorem? No nie, no rano. No a pan później nie może? Której? Później trochę, no to jest chyba bardzo wczesna godzina. Później, no to może być o 11 Może być 11. w nocy. Dawido, 5 złotych. Zeruj tego browara, dzwoń o kozy z No nie oczu, wiem, szeroko no, no tak. uśmiechnięta twarz o roześmianych Pani tak oczach dziwnie gada, wnet już nie wnet. wiem, czy to jest jaja To mały ogłoszenie. głąb. Słucham? No bo nie wiem, czy to jest jaja ogłoszenie, czy na poważnie, tak? No nie no, o 11, tak? Tak, o 11. Proszę jeszcze zadzwonić w poniedziałek, jeśli pan się będzie wybierał. Dobrze? Dziękuję. Do widzenia. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę panią, dzwonię w sprawie tak zwanej pralki Frani. Bardzo proszę. Chciałem, żeby pani ujawniła szczegóły na temat tej pralki, bo jestem nią zainteresowany, tak? Proszę. Może telefon mężowi, bo ja na szczegółach technicznych się nie znam. Proszę o szczegóły w takim razie użytkowe kury domowej. Tak zwane, przepraszam, że tak powiedziałem. No takiej, wie pani. Proszę pana, ja tej pralki nie używam od 10 lat. A, no ale wie pani, chciałem po prostu tak podstawowe takie personalia, nie jakieś tam dane techniczne, tylko takie. Wie pani o co Proszę chodzi. pana, powiem panu szczerze, że nie używam jej od 10 lat. Postanowiliśmy z mężem wysprzątać naszą piwnicę i odkryliśmy w niej pralkę. Podłączyliśmy ją, pralka działa, wirnik się kręci. No wie pan, trudno mi ją przynieść do domu i nalać wody, zrobić pranie, tak? No tak. Generalnie na sucho wirnik się kręci. No, czyli skoro się wierci, no to znaczy, że jak będzie woda, to też raczej będzie się wiercił, z tego tak No znam. myślę, że tak. No dobra. Powiem pani tak, jeśli chodzi o na przykład. No bo tutaj widzę, że ładny w stanie jest. No, jakby pani No ocenił. nie jest ani pordzewiała, ani jakoś tam poobijana. Jest no w dobrym stanie. Ale pani tak, no tak szczerze, bo wie pani, ja nie jestem też jakiś tego taki, tylko chcę wiedzieć, na przykład, że no nie jest jakaś tam w takim rozpaczliwym stanie, że zaraz się rozleci. Raczej pochodzi jeszcze trochę, tak? No myślę, że tak. No. Pani mówiła, kiedy ostatnio ona była uruchomiona? Oj, proszę pana, no ja w niej 10 lat już na pewno nie piorę. A proszę mi powiedzieć tak. A 4 dni temu mąż ją podłączał No. do prądu i wirnik chodzi. Powiem pani tak. Bo ta pralka nie będzie dla mnie, tylko dla mojego ojca.
od razu pani mówię i powiem pani tak, jak ja bym przyjechał do pani na przykład po weekendzie i byśmy tam testowe pranie zrobili. No nie ma problemu. Ja bym przywiózł jakieś tam białe rzeczy, skarpetki, gacie, jakieś koszulki i po prostu byśmy zobaczyli, czy jak to wybierze mniej więcej i wtedy nawet stówkę pani zapłacę i zabieram. Proszę pana, to umówmy się tak, że po weekendzie proszę o telefon, my tutaj z mężem przytaszczymy ją do domu i proszę nie przywozić żadnych rzeczy, rzucimy dwa ręczniki i tutaj wypróbujemy ją. Znaczy nie ma problemu, no mówię, że pani też wody nie traciła, ja mogę wziąć, mogę przynieść nawet swoje rzeczy i tak dalej, to nie ma problemu. Nie, no bez przesady, te parę litrów wody damy radę. A, no to mówię pani, no. No dobra, to jestem zainteresowany ogólnie rzecz biorąc. 80 zł pani chce, tak? No to powiem pani tak, proszę mi powiedzieć, czy jest 80 zł, no dobra, to też nie jest tak dużo, ale powiem pani jeszcze, czy jest opcja zapłacenia w dwóch ratach za tą praleczkę? No nie, a skąd pan jest w ogóle? Jeszcze raz. Skąd pan jest? Z Lubina. A, z Lubina. Nie, proszę pana, to no to dobrze. No 80, to 80 zł to nie jest jakaś tam no wiem, duża dobrze. Kwota, żeby dzielić na raty. Dobrze, to inaczej. Czy może chciałaby pani albo pani mąż przyjąć jakby zapłatę w dobru? Czyli na przykład mamy tutaj z wesela zostało, wesela, którego się nie odbyło przez COVID-a, ale zostało na przykład nam dużo bardzo wódki, która sobie stoi i nikt nie pije, a co naprawdę mamy chyba 100 butelek. Czy na przykład jakby na przykład dać tej wódki pani na 200 zł, czyli na przykład, nie wiem, 5 flaszek po 0,7 albo po litrze, o. Proszę pana, ja przedyskutuję z mężem sprawę i jak pan zadzwoni po weekendzie, to się dogadamy. No to mówię, dlatego że pani myślała, że oszustwo, tylko naprawdę, zostały nam te butelki i to nawet jest więcej niż 80 zł, bo to nawet tam pani widzi około 200, tak? Więc jeśli pani reflektuje takie butle, nie ma problemu. Okej, myślę, że jakoś się dogadamy, tak czy inaczej to się dogadamy. No dobra, no to tak, no to ja powiem tak, no to ja powiem tak, no to ja powiem tak, no ja powiem tak, no ja powiem tak, powiem tak, powiem tak, dobranoc. Dobranoc panu, pozdrawiam. Pozdrawiam. Halo? Halo, dobry wieczór. Dobrze. Jest Gucia? Kto? Gucia. Chyba nie w Pogołka. Znaczy Guci Quality, o. Aha. No. To jest Gucia, no. Jest jeszcze? Jest. Cały ten pakiet, woda toaletowa i ten sztyft? No tak, no bo to jest zestaw. Aha, no dobra. Powiem pan tak, dlaczego pan sprzedaje? Dlaczego sprzedaję? No. No bo to jest towar, którym handluję. Aha, ale to jest po prostu, nie jest jakiś tam towar z odsieczy niedobry, tylko po prostu on jest dobry, tylko że handlowany, tak? No. Dobry jest. No. W sensie nie jest używany, na przykład nie, prezent jest źle zrobiony czy coś. No dobrze. No normalny zestaw kosmetyków. Męski czy damski to jest? Męski. Dobrze, bo to ma być dla mnie w sumie dla brata na urodziny, tylko powiem pan tak, bo dlaczego, no bo ja wiem niby Gucci i tak dalej, rozumiem cenę, tylko dlaczego na opakowaniu jakby nie ma logo Gucci, o. Na którym opakowaniu nie ma logo? Na, no jak są, jest te zdjęcie tych dwóch preparatów, no ten, co jest ten sztyft i ten, ta woda, no to tam nie ma logo Gucci. Tylko jakiś czarny tam... czy czerwony zestaw? Który? Czerwony. Czerwony. No. Dobra, moment. No i tam nie. Opakowanie jest raz, że jest w kartonie, tak? No tak. A drugie opakowanie z zewnątrz jest w plastiku. No tak. No i gdzie nie ma? Jest logo. Gucci Quality. Pure Home. Nie, no Gucci ma takie paski. Czerwony, zielony, czarny, coś takiego. A tam jakieś jest GC, coś tam.
No to nie wiem, to myli pan z odzieżą chyba. No to, no to jest odzieżowy, tak? To jest to sama firma co odzież. No dobra, ale dział kosmetyków ma inny jakby wygląd, a inaczej wygląda to sprzedaży odzieży, nie? No dobra, no to przyłoży pan tę wodę do telefonu i psiknie pan dwa razy, żeby słyszeć, czy to działa. Pan coś pił teraz, czy to? Nie, po prostu jak bo kiedyś ktoś na Oliksie mnie oszukał, więc ja mogę panu przelew z góry zrobić, ale niech pan po prostu przyłoży, żeby było słychać, jak pan psika tym. No jak mam psikać, skoro to jest nowe, no to co będę panu psikał przez telefon? No to niech pan otworzy, psiknie tak dwa razy, żeby było słychać ten dźwięk. Nie, proszę pana, niech pan mnie wydurnia. To jest zestaw nowy, prosto z fabryki. Ja nic nie będę panu psikał do telefonu, przecież pan jest niepoważny. No to nie wiem, no bo mówię panu, raz tam perfumy tak kupowałem, to wysępiłem. No to nie wiem, kupował pan jakieś tureckie może, nie wiem, na parkingu pod sklepem, to może tam oni takie mają. No ale proszę mnie nie obrażać, wypraszam sobie, żeby też pan takie insynuacje tu robił, tak? No to dobra, pan sobie kupi w palce, pójdź do, nie wiem, do Douglasa, czy... A nie, że pan mi tu sugeruje, że jakieś podróbki kupowałem, bo sobie nie życzę takich tekstów. No to, po co pan takie pierdoły gada, przepraszam? Bo widzę, że pan jest jakimś chamem, skoro takie teksty zarzuca do klienta. No, do klienta. Może jeszcze paragon chcesz, kliencie. No, a co? Jeszcze może bez paragonu by pan sprzedał? No, pewnie. No to właśnie. Od razu słyszałem po głosie, że jesteś jakiś przekręt. Że już kombinowałeś z tym logiem. Tak, tak, z logiem. Słyszałem, jak tam małżonka podpowiadała, o, powiedz mu to i to. Myślisz, że nie strzałem? Daj żonę tam do telefonu. Nie daj, chamie jeden prostaku, nie jesteśmy na ty, wieśniaku jeden. Jak chcesz, to sobie przyjedź tutaj po to i zobaczysz, że jest odminalny. Dawaj, ostro z nią pojadę. Dawaj ją, niech się wytłumaczy teraz. No, żebyś ty się nie wytłumaczył, zero. No, a słyszałem, jak ci podpowiadałem. To jest nagrywanie rozmów? No, a słyszałem, jak mnie obrażałeś, że u Turków kupuję podróbki i tak dalej. No i się psikaj nim, na pewno ci starczy, na pół godziny. No, słyszałem. Ja to też nagrałem, jak mnie obrażasz, że ja kupuję podróbki u Turków. No, no kupujesz, no, skoro ty rozpoznajesz po tym, jak psika. Wypraszam sobie. Jak dźwięk wydaje, to masz fajne te, masz fajne zainteresowania. Wypraszam sobie za to, że nazwałeś mnie, że jestem Turkiem i że ja kupuję tureckie podróby. A dwa, że tam, nie wiem, czy to małżonka, czy kobieta twoja, podpowiada ci, co masz gadać, bo sam nie umiesz gadać. No i co? Już skończył zniżkę. No zniżkę? To dlaczego nie masz mieć honor i powiedzieć, przepraszam, no faktycznie... Za to. No, że faktycznie sprzedaję jakieś perfumy, nie wiem, co to jest. Słuchaj, w tym momencie, że ty mnie obrażasz o to, że sprzedaję jakieś podróbki, bo to jest oryginalny produkt, wiesz? Tak? To dlaczego... Tak, to dlaczego nie chciałeś, chciałem ci wysłać pieniądze na konto, a nie chciałeś mi udowodnić, że to jest, że to działa i psika? Bo cię nie będę psikał nowym perfumem, człowieku, w powietrze. No dobra, no to wyślij mi na przykład spoiler kopertą, napsikaj na taki kawałek papieru i wyślij mi kopertą na adres, ja zobaczę, czy to pachnie. I jak pachnie, to wyślij mi perfumy. Dobrze, to podaj adres. No dobra. Warszawa. Warszawa. Warszawa, no. Ulica. Jestem z Warszawy. No tak. Tak? A skąd pochodzisz? A czy to ważne? No, bardzo. Bo co? No, bo chcę wiedzieć, no. Bo co? Bo chcę wiedzieć. Ale co to jest? RODO obowiązuje, ja nie muszę przez telefon swoich danych powiedzieć, jeszcze PESEL może. No to jak mam ci wysłać, jak nie podasz danych? No, jak to się nazywa? Tam Intermarché na cybernetyki, ten box taki, paczkę, jak się nazywa? Ten, paczkomat, o. Paczkomat, ty jesteś z Warszawy i nie wiesz, co to jest paczkomat. Aha, a co, ty teraz mnie obrażasz, że jestem z Warszawy? Nie, no pytam, skąd jesteś? Z Warszawy, a ty? Też. Dobrze. No, proszę, żeby dziewczyna nie podpowiadała, bo naprawdę tu jest dziwna sytuacja dla mnie. No strasznie. To poproszę dziewczynę do telefonu. Nie ma takiej opcji. Dobrze. To wyśle pan to, udowodni pan, że to działa, czy nie? Zacznijmy od nowa. Już nie ma co zaczynać od nowa, ponieważ człowieku jesteś niepoważny. Aha, o, i kolejna obraza w pana wykonaniu. To był Rostowity w Warszawie. Prokczan! Kurwa, teraz będę lepszy niż wszyscy! Nie będę otwierał piwsko o piwsko? Z kolana
będę wypierdalał. I już tak zostanie. Chuj mnie to obchodzi. Prokczam, widziałaś? Zajebiste. Kurwa, zajebiste. Już tak będę piwo otwierał zawsze. Gdzie to poleciało? Nigdzie. Otwieram. Słyszałam, jak się leje. Nie, gdzie się leje? Nie leje się, zajebiście. Kot mi się nie napije. Ale zajebiste to jest, ty. Kurwa, ja już tak piwo będę wszędzie otwierał. To choć nawet... No to będzie mój popisowy numer nawet. Kurwa, zajebiste to jest, widzowie. Ja... Kurwa! Panie. No. No i tak se klikam, kurde, next. Nie? No. Te... Jo się chopię dziwą. Dwie laski się patrzą na mnie, nie? Jo się patrzę na nie, nie? No. I one mi mówią... No cześć, nie? I machają, wiesz, tak perfidnie, nie? No. Dziewczynki. No. Wy się popatrzcie z tyłu, bo za wami jest prokurator. I się rozłączył. To ty tak do nich powiedziałeś? To jest chore. No ale nie, no mówię, bo tu ciężko znaleźć jakąś osobę taką, wiesz, normalną. Jakoś... A właśnie, stop. Muchomoruś, mam do ciebie pytanie jedno. No, słucham. Jak tam w ogóle u ciebie życie, jak tam zdrowie, wszystko dobrze? No tak, a co mam być źle? Prąg se piję, zdrowy jestem, jest okej. Ej, ale powiem ci jedną rzecz. Kurwa, teraz myślałaś, że chcesz śmiać, a wiesz czemu? No nie wiem, no. Kurwa, siedzi se magik, PlayStation, koszulka i mówię ci, a mi się chcesz śmiać. Czemu? Co? Czemu niby? Koszulka? Koszulkę masz PlayStation. No mam, no, ale to czekaj. Właśnie, kurwa. Powiem ci jedną rzecz, te właśnie, jeżeli wnikamy o PlayStation, tak? Czekaj, gołeczka, ja pierdolę, stop. Ja pierdolę, stop. Jeszcze z zajebistych chłop, pozdro majstry. Nie wiem, to nie, czy słyszałeś? Pozdro 600 na rejony, mordeczko. Dzięki, gałeczka. Stop, no mów, no słucham. Kurwa, czekaj. A, właśnie. I teraz ci dam taki przykład, Muchomor, mój kochany. Popatrzcie, no. Na przykład Jorze mojemu synkowi kupił PlayStation 4, nie? Jak ty syna nie masz? Mało wiesz. No nigdy nie mówiłeś, że masz syna. No, ale dobra, kurwa, mniejsza z tym. No. Patrzcie, kupiłem mu rok, półtora roku temu PlayStation 4, nie? No. I patrzcie, teraz ci dam jeden przykład. No. Jaki to jest za przeproszeniem... Kurwa, chore. Popatrzcie. Masz PlayStation 4, grafika jest praktycznie taka sama jak piątka, nie? No. To tam tylko parę pikseli. I teraz ci dam taki przykład. No. Kupujesz grę na PlayStation 4 za na przykład 149 zł. No. I słuchaj, ta sama gra na PlayStation kurwa piątkę. Identyczna no, grafika, no tak, no. 359 zł. No nie, no to oszustwo. Nie, no, są. To ja nawet nie wiedziałem, ale nie, no to chujowo. No, porażkę. No to nie kupuj synowi PlayStation 5. No nie, no wiem. A właśnie, Muchomoreczku, jedno pytanko mam do ciebie. No. Bo ostatnio, żem oglądał twojego live'a, nie? No. Ty, zaraz, poczekaj, tylko powiem coś, że... Bo o 23.15 zawsze mam ponad 3000 widzów, a jeszcze zostało 20 minut do 23.15. Spokojnie, zaraz biją. Słuchaj, Muchomorek, czekaj, stop. Zaraz się coś powiem, patrzcie. No. Ostatnio, nie wiem kiedy to kurde było. Czy to było tydzień temu, czy dwa tygodnie temu? No. Tak se siedzę, bo ci powiem szczerze, nawet mi się nie chciało oglądać, nie? Tak se siedzę i se tak oglądam tego kurwa Muchomorka, nie? Coś tam pierdoli, nie? I se myślę, dobra. No i godo, nie? I że akurat oglądał ze skumplem, nie? No. No i tak se coś tam godosz i przyszedł twój tata, nie? No. No i coś tam godocie te, ale ci powiem szczerze, kurwa, ojca to masz numer jeden. No jak? Dzięki. Chłopie, my tak siedzemy, oglądamy, patrzymy się, kurwa, Muchomorek siedzi, coś tam pierdoli, nie? Patrzy się, killer przychodzi, kurwa, to już było, ale to już była bonanza. No tak, no bo zawsze jak ktoś przychodzi, to są jajca. A dzisiaj nie ma mnie w domu, to nie, killera nie będzie, ale moja mama dzisiaj wróciła z Niemiec i ojciec nie siedzi. Właśnie! No. Kurwa, stop, ej, powiem ci jedną rzecz, stary.
Przysięgłem ci z ręką na sercu, myślałem, że pierdolne. A wiesz kiedy? No. Wiesz kiedy? No nie wiem, no mów. Mi się chciało śmiać w humorku z ciebie, a wiesz czemu? No nie wiem, no. Ty żeś nie wiedział w jednym momencie, co możesz powiedzieć, co możesz kurwa gadać, gdzie się możesz dziwać. A wiesz czemu? No nie wiem właśnie, czemu? Ej, przysięgam ci stary, ja myślałem, że nie wiem, a wiesz kiedy? No nie wiem właśnie, no kiedy? Jak twoja mama przyniosła ci łódko. Moja babcia! A czy, no, czy babcia, no? Babcia, no. To moja babcia, bo to ma golonkę, nie łódko. Czy golonkę, no? No, ale to moja babcia, a dzisiaj moja mama z Niemiec zjechała i właśnie ludzie na czacie pisali, że Skiller będzie smutny, bo sam siedzi, jak pojechałem do Angeli, a mój ojciec właśnie nie będzie smutny, bo dzisiaj moja mama wraca z Niemiec, no. A to już wróciła, czy nie? No dzisiaj, albo już wróciła, albo wróci, no bo wiem, w piątek miała wrócić. A właśnie, właśnie, Muchomoryśku, a powiedz mi jedną rzecz, ty... Ja z tego, co ja widzę, ty nie jesteś u siebie, nie? No nie, no u Angeli jestem. Gadaliśmy kiedyś, jak byłem u Angeli, pamiętasz? No wiem, kurde. Jeszcze Angelę tu chyba wołałeś. No ej, ej, Muchomoreczku, a wiesz kiedy? No nie wiem. Jak wszedł ten, Stonoga, pamiętasz? A tak, no właśnie, no. A Zbyszek siedzi chyba, nie? W więzieniu. Te, ale właśnie nie wiem, czy on nie wyszedł. Czekaj, widzowie. Zbyszek Stonoga. On dodawał jakieś posty na Facebooku. Właśnie, czekaj, widzowie, Zbyszek Stonoga, wiem, że go powinali chyba z Holandii i od tamtej pory tak. Właśnie nie wiem, co się stało. Czy on wyszedł, czy coś, siedzi Zbyszek? Kurde, no. Widzowie, dajcie znać Muchomorkowi. Właśnie nie wiem, no, szkoda mi go. Bo tak. Mi nawet kolega mówi, że on stamtąd już nie, że raczej umrze niż stamtąd wyjdzie. I tak mi się przykro zrobiło, nie? A właśnie, właśnie, stop, Muchomorku, mam do ciebie teraz takie pytanie, wiesz, możemy pogadać jak dwóch dorosłych, tak? No, mów, mów. Właśnie powiedz mi, jakie jest twoje zdanie, mam do ciebie po prostu takie pytanie szczere, jakie jest twoje zdanie, jeżeli chodzi o szczepionki? Kurde, zaraz będą mnie ludzie wyzywać, jak powiem swoje zdanie prawdziwe. Nie. Nie, no mogę ci powiedzieć, takie mam zdanie, że jak ktoś się chce szczepić, to proszę bardzo, niech się szczepi. Nawet może, nie wiem, mogę swoje oddać, ale z drugiej strony, jak ktoś się nie chce szczepić, to żeby tej osoby nie zmuszali. Ja na przykład jestem, nie jestem tam jakimś antyszczepionkowcem, po prostu ja się nie chcę zaszczepić, mam swoje powody i nie chciałbym, żeby ktoś mnie do tego zmuszał. Tak samo nie chcę nikogo zmuszać, żeby się szczepił i tak samo wymagam tego, żeby ktoś mnie nie zmuszał do szczepienia, bo nie chcę, po prostu. Mam, swoje powody mam, nie chcę się na ten temat rozwodzić, ale mi jest dobrze, dobrze jest jak jest, tam prawdopodobnie COVID-a przeszedłem i trudno, nie wiem, no nie chcę się, no kurde, no nie, ja nie chcę. No tak, tak, no. Ale co? No, czekaj, już ci opowiem. Mochonek Angela. Za ścianą głośno napierdala, to wkurwę spokój oponentkę. Enter. 10 zł. Ładnie. Machonek Angela za ścianą głośno napierdala i to wkurwia. Uspokój oponentkę. Nie no. Za mordę Dworczyka! Nie, żartuję. A ty jakie, co? Ty będziesz się szczepił? Proszę się bardzo, zaszczep się. Ale jeśli kurwa będzie żądał, żebym ja się kurwa zaszczepił. Albo moja ale czekaj, mama, albo mój tata. Ej, powiem... Czekaj. Ale powiem ci jedną rzecz. Na przykład moja krzesno, którą mieszka w Polsce, nie? No. Ona tutaj ma synka w Anglii, do którego czasami przyjeżdża, bo wiesz, bo się opiekuje dzieckiem od niej, nie? No. No i słuchaj. No słuchaj. To jest wszystko kurwa chuj. To jest wszystko chuj. A wiesz, co jest najgorsze? Bailando, bailando, zdrówko! Apko! Dziękuję! No, słucham, słucham. Czekaj, wezmę sobie... A w course, 10 zł. Czekaj. Bailando, bailando, o, zdrówko. Zdróweczko, bardzo dzięki, a w course. Dobra, no już, zdróweczko, dawaj. Bailando. No, słucham, no. I słuchaj, i teraz ci powiem jedną rzecz. Moja krzesno, nie? Ona tutaj ma... No kurwa, ona jest starsza, nie? Ona tutaj ma syna,
który, no kurwa, stary chuj, 40 roku już ma, nie? No. No i słuchaj, i to jest wszystko chuj. A wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? No właśnie nie wiem, mów. Czekaj, wiesz, co jest najlepsze w tym wszystkim? No nie wiem, mów. Że ona, jeszcze to nie wiem, czy to weszło, czy ten, no. Ona, jeżeli chce tu przyjechać do syna i pilnować dziecko od nich, musi się zaszczepić, bo nie będzie wpuszczona do samolotu. No to ja, no ja osobiście bym nie wsiadł. To jest chore. No ja wiem, że to jest chore, tylko ty już mówisz o czym innym, nie? Bo tak samo moja mama ma tak... Słuchajcie, bo widzowie moi też nie wiedzą. Słuchajcie widzowie, moja mama też ma ciężką sytuację, albo będzie miała prawdopodobnie, że takie coś, że moja mama jest opiekunką, opiekuje się starszą babcią, nie? No jest po prostu opiekunką tam, nie wiem, no i chodzi o to, że jest taka sytuacja, że jeśli, nie wiem, czy to jest prawda, ale ma być coś takiego, że osoba, która się nie zaszczepi, nie będzie miała prawa opiekować się starszą osobą. Czyli tak jak moja mama, nie będzie mogła się opiekować taką starszą babcią w Niemczech, no bo moja mama się nie da zaszczepić, nie? Dla mnie, powiem szczerze, że to jest trochę takie przerażające, bo to jest właśnie zmuszanie ludzi i ja... Kilka słów o Leszku U. A nie wiem, o co chodzi, o jakim Leszku. No, i chodzi, no to jest chore, to co mówisz. No, że to jest popierdolone, bo ja na przykład ja bym nie chciał, żeby moja mama się szczepiła, a na przykład będzie zmuszona, bo żeby do pracy się dostać, to będzie musiała, nie? Pojebana akcja. A właśnie, Muchomorek, powiem ci tylko jedną rzecz. Mało osób o tym wie, znaczy mało osób o tym wie, to było już na YouTubie, nie? Kurde, tutaj teraz nie mam tego pieniądza, nie? Jak masz w Anglii 20 funtów, nie? No. Jest na 20, na nowej 20, jak się wejdziesz na Google, to zobaczysz, wiesz co jest? Jest na 20, na normalnie na pieniądzu, na banknocie, nie? No. Jest taka kolumna, sieć 5G, jest bakteria COVID-a. Czemu? Nie wiem. Jest na banknocie 20 funtów, nie? Oglądałeś filmy po angielsku z żółtymi napisami. Nie, no żartuję, śmieję się. No. Dzięki Maciej. Nie, ale nie, ogólnie i tak muszę lecieć dalej, bo 23.15 musi być 3000 ponad widzów. Ale może, ale pogadamy później Puzo. No. Enalezy. Bo jak już tu jesteś, nie? Ja wiem, że masz piwko, to musimy się napić razem, dziadu. No, ten znowu ma Smirnofa, zobaczcie. A taki smutny już przed chwilą siedział, zobacz. To zdrowie, Puzon. Niech ci służy. No dzięki, zdrowie. Zobacz, Muchomorek pije sobie normalnie flaszkę. Dobra. Zdrówko twoje, Pukson. Ale później się możemy jeszcze spotkać, tylko... O 23.15 muszę mieć tak z 3300 widzów. Zawsze, wiesz, mam ponad 3000 widzów. Dobra, nie ma problemu, Muchomorku, jeżeli jeszcze będziesz, bo jeszcze będę siedział z godzinę. No spoko, no. U ciebie jest młoda godzina, u ciebie jest dopiero w Anglii 22. No. Dobra, Muchomoru, fajnie cię było zobaczyć, może się jeszcze dzisiaj uwidzimy, nie? No dobra, to trzymaj się tam. Pozdro 600 na rejonie. Siema, siema. Ja lubię tego chłopa. Wiem, że niektórym może się nudzić, ale ja go lubię. On zawsze z nami pogada, wódki się nie napiwa. No, taki. Taki wiecie. Ale to ten, naprawdę widzowie, to jest historia. Moja mama jest naprawdę opiekunką i może właśnie stracić pracę przez to, jak się nie chce zaszczepić, nie? Nie wiem, znaczy nie wiem, jak moja mama myśli, nie? Jak moja mama chce się zaszczepić, to niech się szczepi, nie? Bo jest dorosła kobita. Jak będzie chciała, to niech się szczepi. Siema. Siemasz. Po polsku gadasz? Yeah, per favore, come sta amigo? Kurwa stan? Kurwis stan? Nie. On jest stamtąd co Khabib Nurmagomedow. To jest ten. Jestem on... Dagestańczyk. To jest Dagestan, to są tam gdzie Mamet Khalidow. Dokładnie, nie, Mamet Khalidow jest z Czeczeni, drogi kolego. A, przepraszam, no, z Dagestańczyk, no. No, Dagestańczyk. Blisko, niewiele się pomyliłeś, bo to jest bardzo blisko. Powiedz mu tak, że szanuję, że Khabib Nurmagomedow jest najlepszym zawodnikiem MMA na świecie. Nawet tak nie mów, przecież to jest największy kiep, jaki istnieje na ziemi. Czemu? Jest go jeden. Co to jest za fighter, który dusi ludzi? No, fighter to musi przyjebać prostego albo się powiedzieć. Czyli wolisz Conora McGregora, tak?
Gregor to leszcz jest teraz. Ale nie, no Kabi... Kabi... Tylko nasz Janek Błachowicz, kolego. To nawkręcaj mu ode mnie, że Khabib jest słaby. No, a co ty jesteś za Kamil, że takim mamy mu nawkręcać? Nie, no tak sobie jajca robię, ale powiedz, ja na przykład, ja jestem, wiesz, ja jestem Polakiem rodakiem, ja Janka Błachowicza wspieram, Polaka rodaka. No to całe szczęście, bo byśmy już raczej nie gadali. Ja też, a ja też tam wiem, bo tak. No, co? Przeczekaj chwilę. Otwierasz coś do piwa? Moja dziewczyna chce otwierać do piwa. Dlaczego tu masz tak zimno? Bo ja jestem samcem alfa. A czemu ona się nie przedstawi? Przestaw się. Przedstawiam się. To ta z czarną kitką tam to przeszła za tobą? No pokaż chociaż głowę. Ma głowę jak... Ma głowę jak... Jedyną prawidłą kurwa markę ma do konsoli. No dobra, a ty czemu, czemu ty mieszkasz na przykład za granicą, a na przykład z Dagestyńczykami mieszkasz? Jak z Turczykami? No niestety... Dagestyńczykami. Jeszcze jeden mam, tu zobacz, to jest Brejdak tego Turka, nie? Ten jest Mohamed, a ten jest Ahmed. Ty kurwa wygolony kurwa pedale. To jest Mahonek. Dlaczego mnie obrażacie? Ej, nie my cię obrażamy, tylko no, kolega ma troszkę Mahonek to inną fazę. Dobra, ej, ale czekajcie. Dobra, przepraszam. To jest YouTuber. Przepraszam. Mahonek to jest. Słucham, dlaczego mnie obrażasz? A poczekaj, coś ci pokażę, zobacz. Przepraszam. Kojarzysz tą grę? Need for Speed? Ej, dokładnie, a jaka część? Underground? Jak? Underground? Kurwa, troszkę do przodu. Most Wanted? Dokładnie. Przeprosiłem go. Kojarzę, bo kurwa grałem w to od dzieciaka. No ja też, wszystkie części przeszedłem. Ale serio, oni wyglądają jak Dagestańczycy albo coś takiego. Oni pochodzą ogólnie z Turcji. Ej, sorry. A ja lubię akurat, czekaj, zanim mnie będziesz obrażał, bo zaraz też mogę cię pojechać. Nie, właśnie chciał cię przeprosić. Ja się chciałem przeprosić i już nie ma tematu, okej? No dobra, nic się stało, przebaczam ci, ale byłem w Turcji. To dziwo, to Turcy byli bardziej mili niż Europejczycy i tak dalej, nie? Wiesz dlaczego? Bo byłeś turystą i spierdalałeś pieniądze swoje w Iboraju i tylko dlatego. Mordo, ja też jestem do ciebie dobry, ale kurwa jakoś tak miałem pierwsze wrażenie kontaktu wzrokowego i po prostu stwierdziłem, że coś jakąś piszą, nie? No nie, no może. No dobra, a właśnie, bo ty serio jesteś Turkistan? Znaczy Turki? Serio, a właśnie, patrz, a na przykład... Serio, to są Turki, którzy mieszkali w Polsce. No ale nie, bo patrz, bo Turki... Ja sprzedawałem dywany, kurwa, za 5 zł, kurwa. Ale nie, spoko. No a właśnie, poczekaj, a jak ty gadasz z nami, to co, ci się wyświetla Polska czy Holandia? Holandia. Ej, słuchaj, dzisiaj muszę coś powiedzieć, nie? No. Mordo, ja się urodziłem w Polsce, kurwa, jestem Polakiem i szanuję ciebie jako Polaka. I on, ten ziomek też jest tak samo Polakiem, ale, tylko mają taką kurwa turecką urodę. Ale po prostu nie wiem czemu, ale tak ci powiedziałem, ale już nie. Zaraz kurwa golimy na live. Nie, no spoko, nie, ale nie, nawet bym się nabrał, że Turcy... Pokaż mu dupę. Nawet bym się nabrał, że Turcy, bo urodę mają turecką. No to dobra, to pokaż mi. Pan, co ty gadasz? No tak. Nie. Ten to bez kitu mógłby kepsy zwijać, nie normalnie. No, jeszcze, no serio, spalona morda, naprawdę. Mahomet, kurwa jebany, Mahomet. No co? Skąd z Polski jesteś? To jest youtuber. Ej, ziomek, jesteś Meduzy? Ej, pozdrów Meduzę ode mnie. Ej, pozdrów Meduzę. Dobra, ja będę go widział, to pozdrowię. Widzisz, patrzcie, to widzicie, ja to nie znam nawet koleżki, kurwa. Ej, jesteśmy u ciebie na live? No tak, a co o tym myślisz? No to, ej, to powiem, to Giovanni 5 demek mój Insta. Za 3 minuty będzie rekord widzów. Pierdoli, co nie ma. Ej, to pokaż mnie. O 23.15 będzie ponad 3000 osób. Ej, to teraz będziesz miał, kurwa, za 2 minuty. No nie no. Za 3 minuty ściąga koleżka koszulkę, to dopiero będzie oglądalność. Chciałbym go przeprosić. Nie no, a tak szczerze, no skąd z Polski jesteś? Zachodniopomorskie, Szczecinek, blisko morza. No, mogę go przeprosić? No przeproś go na live. Czemu chcesz się przeprosić? Przestraszyłeś się mnie? Nie, nie wiem, czy się przestraszyłem, ale mam do ciebie respekt. A po prostu jestem pojebany i... To jest mój brat, wyszło mnie. Ej, bracie, nie przepraszam. Przebaczam ci.
Ja ciebie też wybaczam. Przebaczam ci, bo wiem, że mogłeś się wymsknąć. Ale co ja w ogóle powiedziałem, bo ja zapomniałem. No, że jestem pedałem, czy coś takiego. No, powiedziałeś mu, no ogólnie. No. Że jestem zjebem, że jestem pedałem i tak dalej. No, to dobra. No, ja akurat jestem jeszcze trzeźwy, więc ja ci przebaczam. A pokazuje się ta twoja dziewczyna, czy nie? Ja obecnie to oglądam twojego live'a. Właściwie to ja siebie oglądam. Kupę poszła. No widzę właśnie, no widzę, no. Dzień mordo, Machonek, pozdro dla Meduzy. Dobra, przekażę mu. Dobra, elo. Dobra, to trzymajcie się, chłopy. Trzymajcie się też, zdrówka. Wiecie, widzowie, nawet się nie odpaliłem, jak mnie chłop wyzywał, bo jeszcze jestem trzeźwy. Ty jesteś dorosły. Weź, kurwa, się przewodź. Spierdale, ty pojebusie, ty pierdolany. Debil. Zamki łeb, ty. Ty, pij to piwo, jak pijesz. Bo ci, kurwa, to butelkę wyjęłam, piję. Masz łeb jak kościotrup. No i zajebiście, stary. Ale serio, masz łeb jak kościotrup. Stary, ale tak podobał się tylu kobietom, że tu wiesz, tyle ma, kurwa, człowieku, nawet, kurwa, na tym znaczku, kurwa, nie wyplewił, ty. No, a ty serio masz takie uzębienie, ja myślałem, że to ja są, nie? Że masz takie zęby, nie? Jak, no, chodzi mi, że jak masz łeb jak koń, a ja myślałem, że to są jaja, a serio masz łeb jak koń. Widzowie. O, elegancko, masz łeb jak gałeczka. Znaczy, serio, masz uzębienie jak koń. Nie obrażam cię, tylko masz... No mam takie, no mam. Że masz, a masz ksywkę koń albo horse, albo coś takiego? A ty masz ksywkę, kurwa, łysy? Czemu niby? Czemu? Masz zakola takiej, kurwa, że kurzy ci do kola sięgają. Ja nie mam zakol. Ta nie mam zakol. No gdzie niby? No nie wiem, to masz sywkę horse albo koń? Nie, ale jesteś debilem, że nie swoich znajomych? Dlaczego? No, wydaje mi się, że robisz za debila. A wydaje mi się, że wyglądasz jak koń. Zobacz, masz taki duży pokój, cały wymalowany na biało. A ty wyglądasz jak koń i masz łeb cały długi jak koń. Stary, kurwa, mogę sobie wyglądać jak koń i nawet jestem koniem, stary. Ja bym cię zajebał. Tylko jeden butel, jak koń. Tak? Ćwiczyłeś sztuki walki? Całe życie ćwiczyłem sztuki walki. Jakie? Srakie, chuj ci do tego, kolego. Wymień sami trzy sztuki walki, które trenujesz. Trenuję jedną, kurwa, ty idioto. Ja? Kung fu, jiu-jitsu i inne trudne wyrazy. Na kung fu to ty wyglądasz, panno. Widzę, że jesteś na te... Chciałbym się budować, kurwa, jak dla mnie to jest człowiek zwykły placek jesteś. Widzę, że testosteron wciągałeś nosem. Wciągnę nosem, to ja mogę ciebie. Bo widzę, że aż ci żyły wyskoczyły. Aż... Oho! Stary, żyły ci wyskoczyły, testosteron, kurwa, wciągałeś nosem. No? Nie. Zobacz, jakie masz ręce, masz, zobacz, jakie ręce masz tego za żelaste. Jak za. Stary, wiesz, że te ręce przepracowały, żeby tak wyglądać, jak wyglądają. Czy no. Ty masz mózg? Ile? Testosteron wciągałeś nosem? Czy ty rozum masz? Czy to piwo, kurwa, człowieku jeszcze odmóżdziło całkowicie? Testosteron nosem wciągałeś? Nie, trawkę wciągałem, kurwa, płucem. Ja pierdolę. Kaznodzieja pierdolony, ty. Ja pierdolę. Nie lubię narkomanów. Nie lubisz? No. Ja to wielka wyrosła po trawce, ty idioto. Ja pierdolę. Nie lubię Ronaldinho narkomanów. Brzydzę się, jak coś jest narkomanem. Jak to jest? Narkomanem? No. A ty dla mnie jesteś, kurwa, człowiekiem ulungiem, no. Ulungiem? No jak? A ty masz uszy jak helikopter. Stary, ja mogę mieć uszy jak helikopter, a ty jesteś ulungiem. Co znaczy ulong? To, że pójdziesz zaszczepić się na COVID-a i zdechniesz jak świniak, kurwa, w korycie. Ja jestem fanem...
Ja jestem fanem szczepionek, ja się zapisałem do kolejki. No, ale to widać po tobie. Skąd wiesz? Ale ja się serio chcę zaszczepić, bo chcę być bezpieczny i chcę zapewnić bezpieczeństwo swojej całej rodzinie. Dlatego ja się zaszczepię. Mam dziadka, co ma 80 lat i babcię i ja się chcę zaszczepić za to, żeby oni byli zdrowi. Zrozum to. Stary, wiesz co? Ja to rozumiem, że tacy ludzie jak ty to powinni być wysyłani do pieca. Od razu, razem z całą twoją rodziną, stary, bo przekazali ci tak chujowy gen, że ja bym go spalił, stary, z całą twoją jebaną, kurwa, człowieku, jak to się mówi, z całym twoim drzewem genealogicznym. Stary, zostałeś tak spaczony od samego, kurwa, to nie jest twoja wina, ale i tak nie powinieneś istnieć na tym świecie. Twój mózg nie jest stworzony do samodzielnego myślenia. Ale to nie jest twoja wina, to jest wina PlayStation, które ci zryło banie. Czyli co, mam się zabić teraz? Dla mnie mógłbyś się zabić, no. Ja sam bym cię zabił ogólnie, nie? Jakbym miał możliwość i nie miałbym z tego, nie poniósłbym żadnych konsekwencji, to rozjebałbym cię jak Niemcy rozpierdalali Żydów, nie? Normalnie człowiek tak samo. I Polaków. No wyjebano to. Ale rozjebałbym cię normalnie. Dlatego, że chcę zaszczepić siebie, żeby chronić swoją rodzinę. Tak, nie. dlatego, że twoje poglądy są takie, a nie inne, nie? Zajebałbym cię normalnie żywcem. Nawet gołymi pięściami. I też myślę, że dałbym radę bez żadnego... Tak? Tylko, że ja jestem... Ale gdybym miał możliwość zajebać cię nożem, to zajebałbym cię nożem, żeby kurwa nie niszczyć sobie kostek i nie zostawiać żadnych śladów, nie? I myślę, że zajebałbym całą twoją rodzinę też. Tylko, że ja ćwiczyłem kickboxing 10 lat. Stary, ty sobie możesz ćwiczyć, stary, nawet kurwa człowieku MMA. Wyjebane mocno. Ty sobie to teraz nagrywaj i wpuszczaj w internet. Bo to teraz robić. Dla mnie jesteś placek. Dla mnie twój żywot zakończył się w momencie, kiedy podjąłeś tą decyzję, a nie inną. Jaką? Że zostałeś systemowym, kurwa, padlinożercą. Żyjesz to, co podają ci media. Że ale jakie? Że co? Że się zaszczepię? Zaszczepiony? To ty już jesteś, ty kurwa imbecylu. A włączyłeś sobie OMETV? Po jaki chuj? Bo jestem popularnym streamerem. No jakieś tam kurwa lampki za sobą masz, no. I co? I taki bezmózg? No w sumie to streamer to może i bezmózg, kurwa. Dlaczego mnie obrażasz? No bo tak, kurwa, a nie inaczej. Bo tak lubię. Bo jak patrzę na takich ludzi jak ty i słyszę, co mówią, to nic innego nie rzuca mi się, kurwa, na język, jak to, żeby ich obrażać. Niestety. Nie, a nie możesz być taki, na przykład, rodzinny chłopak powiedzieć, siema, napij się ze mną piwa, lubię cię. Stary, jak ty mi wyjeżdżasz z gadką o szczepienie, to jak ja mam ci powiedzieć, że cię lubię? Jak ja bym cię kurwa tu dopadł, stary, bym cię rozszarpał? Za to, że się zaszczepię? Za to, że jesteś imbecylem, kurwa. Czy po prostu, nieważne czy mnie lubisz, czy nie lubisz, Liwice, tylko za to po prostu, że się zaszczepię, to byś mnie pobił? To jest syd z epoki lodowcowej, ale po teściu. Powiedz mu, no to jest śmieciem, no to nie wiem. Do gadania. No to, no, to co? To... Ty, no, ty na żywo to masz, ty kurwa, ty. No przecież ci mówiłem, że tak. Ty, przełączam cię, ty śmiecił. Nie. Ale żeśmy, nie wiem. Przecież ludzie piszą akurat, że cię lubią, że jesteś spoko ziomek, tylko że za ostro jedziesz ze mną.
Bo jesteś kurwa debilem, stary, to co mam do ciebie mówić? No bo mówię, że jak próbujesz się sam pogodzić. Ale chuj mnie to obchodzi, czy ty chcesz się godzić, jak ja ci powiedziałem, że za twoje poglądy to bym cię dojechał, stary, i byś kurwa człowieku jęczał, kurwa jak... No dobra, ale no to... Ile mi z tego hajsi przelejesz? Ale poczekaj chwilę, zaraz ci powiem coś, poczekaj chwilę. Chcesz robić hajs, to musisz przelać też mnie, bo jak nie to się przełącza. Dzięki Gołeszko. Posłuchaj me, ale słuchaj me. Kurwa, chciałem coś fajnego zrobić, nie zdążyłem. Dzięki Gołeszko bardzo. Dzięki Gołeszko.